Jerzy Stuchr, uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, ostatnio znalazł się w centrum uwagi nie z powodu swoich artystycznych dokonań, ale przez incydent drogowy i jego następstwa. Informacje o kolizji i okolicznościach, w jakich aktor prowadził pojazd, wywołały szeroką dyskusję publiczną. Stuchr, pomimo początkowego bagatelizowania sprawy, ostatecznie przyznał, że zmaga się z problemami zdrowotnymi, które dodatkowo skomplikowały jego sytuację. W lipcu, w wywiadzie dla Plejady, Stuchr wyznał, że jego pobyt w szpitalu i przeprowadzona operacja znacząco wpłynęły na jego kondycję fizyczną. Aktor opisał ten czas jako wyjątkowo trudny, podkreślając, że mimo iż czuje się dobrze, to wciąż odczuwa słabość i ma problemy z poruszaniem się. Mimo tych wyzwań, Jerzy Stuchr nie stracił zapału do pracy i życia artystycznego. Jego determinacja i chęć powrotu do aktywności zawodowej zaowocowały szybką rekonwalescencją. Już po kilku miesiącach od wypadku i pobytu w szpitalu, Stuchr wrócił do pracy w teatrze. W Teatrze Krystyny Jandy trwają ostatnie przygotowania do spektaklu Geniusz, w którym Jerzy Stuchr nie tylko występuje, ale również pełni funkcję reżysera. To świadczy o niezwykłej sile charakteru aktora i jego pasji do sztuki, która pomaga mu pokonywać osobiste trudności. Powrót Stuchra do pracy artystycznej, zarówno w roli aktora, jak i reżysera, jest przykładem jego niezłomności i profesjonalizmu. Mimo przeciwności losu i wyzwań zdrowotnych, jest w stanie kontynuować swoją pasję, co z pewnością cieszy fanów jego talentu. Ogłoszenie przez Jerzego Stuchra zakończenia kariery zarówno sceniczną, jak i pedagogiczną, zaskoczyło i poruszyło zarówno branżę teatralną, jak i fanów aktora w całej Polsce. Wypowiedź ta, padła po późnonocnej próbie spektaklu Geniusz w Teatrze Krystyny Jandy, stała się momentem przełomowym nie tylko dla samego aktora, ale i dla wszystkich, którzy cenią jego dorobek artystyczny oraz wkład w rozwój młodych talentów aktorskich. Stuchr, będąc ikoną polskiego teatru i kina, a także szanowanym pedagogiem, przez lata kształcił i inspirował kolejne pokolenia aktorów. Jego decyzja o rezygnacji z dalszej działalności artystycznej i nauczania wywołała szereg emocjonalnych reakcji. Wśród nich znalazł się Jacek Braciak, również ceniony aktor, który wyraził nadzieję, że zapowiedź Stuchra może nie być ostateczna. Słowa Jerzego Stuchra o końcu z wykładaniem w szkole teatralnej i zakończeniu kariery teatralnej, które zostały przytoczone przez Super Express, podkreślają głębokie związanie aktora z teatrem i pedagogiką. Jednocześnie wskazują na refleksję nad własnym życiem i karierą, rozważenie własnych możliwości i chęć podjęcia decyzji zgodnych z własnym samopoczuciem oraz stanem zdrowia. Reakcje społeczności teatralnej i fanów, w tym komentarz Jacka Braciaka, pokazują, jak wielki wpływ Jerzy Stuchr miał na polską kulturę. Jego ewentualne odejście ze sceny teatralnej i zakończenie działalności pedagogicznej oznaczałoby koniec pewnej ery. Niemniej jednak, legenda Stuchra, zarówno jako aktora, jak i nauczyciela, pozostanie trwałym elementem polskiego dziedzictwa kulturowego, inspirującym przyszłe pokolenia. Dziękujemy za to, że jesteście z nami na każdym kroku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i zostawianiu komentarzy pod filmami, aby mieli okazję spotkać się i podzielić się więcej radością.